Witam was, tu Bezi 8001, a to jest kolejny odcinek Let's Play Wiedźmin 2. Jesteśmy w drugim akcie. I co teraz? Co teraz? Trzy tysiące ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Wengerbergu. W pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem, w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać nas na wojnę z Henseltem. Musimy pójść na układy. Wojaczko zostawił mi książę. Myśl o Henselcie. Jak ten Zigrin mówił, że król jest poryczy, sprowokuj go do bitwy. Potem Robi będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła. Pluj na szlachtę, książę. Po tym, jak moi chłopi pobili ich nad Dyfnę, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony! Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili. Ale ona jest potworem! Krewę zesłała mi sen! Wężowa demonica pożre twe dziedzictwo! Milcz już, Olkanie! Zbliżamy się. Okej, to... Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu Damavenda. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. To prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie waż się, szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec by... Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj! Wasza wysokość, proszę o ochronę! Ten młody człowiek jest szalony! Zabrać go! Ależ... Wasza wysokość! A nasze układy? Już cię nie potrzebuję, Felart. Pech, kolesiu, idziesz na ścięcie głowy. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale, zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane, karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Marchię i wracaj do Wengerbergu. Wiesz, dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma Marchii. To jest Górne Edirn. Moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie? Może w głębi ducha strasz w portki? Może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka? No to sprawdź mnie. Męczy mnie ta rozmowa. Mam nad tobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Wycofaj swoje wojska za Pontar. Raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do Górnego Edirn. Hola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Mordo w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. Wow! Tutaj nie mam znaków ani innych rzeczy.
Fajny Mortal Kombat. Ja sobie powalczę z Henseltem. O, o! Co się stało? Co się dzieje? Co się dzieje? O! O, o! Zabije mnie, nie! O! Stać! Przestańcie w imię Krewe, Frey i Melitele! Co teraz? Co się stanie? Wow! Chodźciu! O Jezus! Hensel, przegiałeś, pały. No nie mów, że ja teraz umrę, nie? Co się teraz stanie? Wow, wow, wow! Jeszcze raz, wow, wow, wow. Bardzo duże, wow, wow, wow! Co się dzieje? Czarny ekran. O. A teraz? Idzie Geralt. Z Zoltanem. Pokémoni gadają? Wolno nie po polsku. Natryskającym lekiem cyce wszechmatki Geralt z Rivii! W dodatku w doborowej kompanii! Jarpen Zigrin! Nie pamiętam cię. Kopę lat, stary Kutafilu! Dobrze cię widzieć w zdrowiu! Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył? Nie wyściskasz starego drucha? Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze! Foltest był kutfaj ruchacz, dobrze zrobił Geralt! Nie o to chodzi! Stracił pamięć! Nie zabiłem Foltesta. Ta, jasne, jasne, co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem! Jaki? Gdzie Saskia? Ej, ej, ej! Co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem 100 łuczników. Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i książę Penis, tfu, znaczy Stenis, poszli paktować z Henseltem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało. O? Gera, coś wyczułeś. Słońce zgasło, wołajcie magiczkę! O kurde, belle. Geralt, idziemy. Właśnie idziemy. Zobaczmy, co się tam stało. Tak, i właśnie oto jest jakaś dziwna mgła, która powstała w wyniku tego... właśnie, no tego, co się tutaj stało. O, Scylla uciekła. Henseld i dem... Tamten koleś też. A co z nami? Kto nas ochroni? Geralt, co żeś się ubrał? Geralt, zmieniamy ubranie! Halo! A co to za trupy? Geralt. Ratować Saskię! Nie może zginąć! Wow. Walczmy. Oni będą mieć pomało, ponieważ jest początek i nie jesteśmy przygotowani, a tak to by normalnie biją bardzo dużo, wiecie. Wiedźmin jest fajny, te niespodziewane zwroty akcji są ekstra. Walczmy dalej. Chodź tutaj, no. Chciałbym zauważyć, że mój let's play z Wiedźmina stracił jakoś na ja tego. No, oglądalności, no, ale cóż, robię to, bo
Co zacząłem, skończyć muszę. A, to Jorwet, dobra. Co teraz? Teraz te małe takie draugiry. Które jest dość łatwo zabić, ale... Znaczy nie aż tak łatwo. Na łatwym je zabić łatwo, ale tutaj nie aż tak. Ale zabić da się, nie? Chodź tutaj. Nie poza. I czemu jestem za sprajatel? Ich teksty krasnoludów są ekstra. To jest jeden super wielki plus. Okej. Udało nam się uchronić Sasuke przed upiorami. Co teraz? Kolejne upiory. No to już się robi nudne. No chociaż tamte krasnoludy poszły po jakąś magiczkę. Czyli czarodziejkę chyba raczej. Nie wiem, może to jest po tym elfiemu. Wow! Mogę od razu iść po stronie elfów. Bym takie fajne rzeczy zobaczył. Co teraz? A, książę Stenis. Sowa! Filippa! Za nią! Będziesz mi musiał sporo wyjaśnić. Idziemy. Krew Eliren! Upiory! Są wrażliwe na srebro. Będę was osłaniał. Te upiory będą... Jak tutaj będą wchodzić, to będą... ginąć. Zamknij się, Dłan. Dłan. Ta sowa zabija te upiory, tak wali takimi chłopy piorunami, jak sami zresztą widzicie. Musimy zresztą w ogóle tam za nią iść, nie? Bo ona nas zaprowadzi. Będzie trzeba iść, sowo. No kogo to było, Geralt? Tej sowy? Nie mam nic przeciwko. Dobra. Draugir, co on tutaj robi? Au. Jorwet, pomóż, co? On krwawienie u mnie wywołał. Jest jakieś dziwne... Wow, o to chodziło, Geralt. Tak, Geralt, tak się zabija potwory. Cię uczyli, jak byłeś mały. Dobra. Jeszcze ten upiór i będzie gotowe. Gdzie Jorwet i cała reszta? A gdzie moje życie? Ha. Mogę to uklęknąć? Nie, no nie przejdę. Sorry was, ale muszę to zrobić. Muszę. Przepraszam. Chyba nie, tędy nie przejdę.